Infrastruktura rowerowa w województwie śląskim rozwija się z roku na rok. Powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, które zachęcają nie tylko do dojazdów do pracy, ale również do turystyki rowerowej. Pokażemy dzisiaj, że nawet w mieście można odbyć ciekawą i interesującą wycieczkę. Zaczynamy z Trójkąta Trzech Cesarzy, gdzie ponad 100 lat temu stykały się granice trzech mocarstw – Rosji, Prus oraz Austrii. Ale drogi nam nie straszne, w końcu jako rowerzyści jesteśmy pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Na koniec parę słów o tym, co nam będzie potrzebne. Oczywiście rower, kask dla bezpieczeństwa, bidon z wodą, telefon, parę drobniaków. No to ruszamy! Z Trójkąta Trzech Cesarzy jedziemy wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu, by później skręcić w ulicę Andersa, skąd nową drogą rowerową dojedziemy w okolice Urzędu Miasta. Stamtąd już tylko kilkaset metrów dzieli nas od pierwszego postoju. Naszym pierwszym przystankiem po około 10 km jest Park Sielecki w Sosnowcu. Znajdziemy tutaj strefę chilloutu, stoiska z jedzeniem czy zakręcony plac zabaw dla dzieci. Ale nie zostajemy tutaj na dłużej, ponieważ przed nami jeszcze ponad połowa trasy. Wyruszamy dalej. Po drodze mijamy Górkę Środulską i przez dzielnicę Zagórze wjeżdżamy prosto do Parku Halera w Dąbrowie Górniczej. Jeszcze tylko kilka kilometrów i będziemy mogli chwilę odpocząć. Kolejny przystanek robimy w Dąbrowie Górniczej, gdzie po długich podjazdach w Sosnowcu przyda nam się chwila odpoczynku. Idealna do tego będzie Pogoria Trójka, gdzie odpoczniemy na plaży, lub Park Zielona, gdzie oprócz kilometrów ścieżek znajdziemy także Centrum Sportów Letnich i Wodnych, gdzie możemy zagrać na przykład w siatkówkę. Po krótkim odpoczynku czas w drogę. Z Parku Zielona wjeżdżamy bezpośrednio na wał biegnący wzdłuż rzeki Przemszy. Po drodze odwiedzamy nowoczesną plażę miejską w Będzinie i zamek. Jeszcze tylko ostatnia długa prosta i jesteśmy w Czeladzi. Naszą wycieczkę kończymy na uroczym rynku w Czeladzi. Przejechaliśmy dzisiaj około 33 km i to wcale nie jest tak dużo, jak niektórym może się wydawać. A zobaczyliśmy dzisiaj naprawdę sporo. Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin oraz Czeladź. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba się Wam ta trasa, no a mi pozostaje wracać do domu.